Wiemy, że polska ochrona zdrowia była dość słabo przygotowana na wybuch epidemii koronawirusa. Jakie zatem słabe strony polskiej ochrony zdrowia ukazała pandemia? Myślę, że nie tylko polska ochrona zdrowia była słabo przygotowana do epidemii, co pokazała sytuacja we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii. Natomiast tak, no u nas szczególnie ze względu na potężny niedobór kadr i potężny niedobór specjalistycznych łóżek szpitalnych, specjalistycznych w kontekście możliwości szybkiego izolowania, bo to był największy problem na początku. Z jednej strony nie testowaliśmy, przyjmowaliśmy w ramach triażu ludzi do szpitali, tylko że w szpitalach musieliśmy na szybko budować śluzy, przerabiać szpitale, które dotąd były wielospecjalistyczne, na szpitale jednoimienne, żeby tych ludzi izolować. Tego nikt nie przewidział i myślę, że to jest nauczka na przyszłość, że takich łóżek, które potencjalnie mogą być łóżkami izolacyjnymi, w każdym systemie musi być więcej. Co jeszcze stało się niedobrego w pierwszym okresie pandemii, to brak organizacji, to znaczy brak połączenia pewnych elementów ochrony zdrowia. Z jednej strony świetnie wyszkolone ratownictwo medyczne, z drugiej strony absolutny brak zasobów, których to ratownictwo potrzebowało. Brak środków ochrony, brak płynów dezynfekcyjnych. Teraz już tego nie pamiętamy, ale w pierwszych 2-3 tygodniach sytuacje były dramatyczne, kiedy ratownik wchodził do pacjenta, czy jeździł do pacjenta covidowego, no praktycznie niezabezpieczony, bądź bardzo słabo zabezpieczony. Szacunek dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników, że ten okres przetrwali. Myślę, że potem było lepiej. Cała Europa zaczęła się ogarniać. Przeszliśmy przez pierwszą część epidemii. Trudno powiedzieć pierwszą falę, bo ta fala się nie skończyła. Ona troszeczkę się zmniejszyła. Nie było przerwy w trwaniu tej epidemii. Wszystkie kraje w sposób bardzo różny, ale wydaje mi się, nie tylko, że wydaje mi się, ale jak widać było zbyt szybki, wychodziły z pierwszych obostrzeń. To zaskutkowało szybkim wzrostem liczby zakażonych w trakcie wakacji, kiedy no, w sposób naturalny, bo nie trzeba było nosić maseczek, bo nie trzeba było unikać zgromadzeń, bo nie trzeba było już wielu rzeczy robić. I tutaj zaszwankował może nie system, ale zaszwankował nasz zdrowy rozsądek. Myśmy zapomnieli o tym, że ten wirus w sferze publicznej jest i ten wirus z nami pozostanie i dopóki nie umiemy się przed nim bronić szczepieniem, dopóki nie obronimy się inaczej wytworzoną odpornością, tak długo zostają nam najprostsze rzeczy, których wielu nie chce przyjąć jako właściwe. Mówimy o trzymaniu dystansu, o maseczkach, o dezynfekcji rąk. To brzmi może i śmiesznie dla kogoś, ale to są jedyne narzędzia, które w tej chwili populacyjnie czy społecznie posiadamy, żeby powstrzymać propagację wirusa. Jak pan ocenia przygotowanie systemu ochrony zdrowia na jesienną pandemię? No, system ochrony zdrowia na jesienną pandemię jest przygotowany mniej więcej tak, jak był do teraz. Nic, wiele się nie zmieniło. Wydaje się, że bardzo trafną decyzją, ale nie z punktu widzenia chorujących na COVID-19, tylko wszystkich innych pacjentów, jest uwolnienie od jednoimienności przynajmniej dużej części specjalistycznych, wysokospecjalistycznych szpitali. W czasie pandemii na COVID-19 zapadło 70 parę tysięcy osób. Z tego powodu zmarło ponad 2000 osób, ale pamiętajmy, że w Polsce co roku z powodu chorób przewlekłych, tak zwanych NCDs, czyli Non-Communicable Chronic Disease, umiera około 400 tysięcy, czyli w ciągu tego pół roku pandemii od marca do września statystycznie prawdopodobnie umarło około 200 tysięcy osób na inne choroby. Obawiam się, że ten współczynnik w najbliższych miesiącach może wzrosnąć, bo przez ostatnie pół roku ci ludzie chorzy na chorobę niedokrwienną, nadciśnienie, astmę, POHP, wiele różnych chorób, mieli niedostateczną opiekę medyczną z jednej strony ze względu na małą dostępność do POZ-u, na przeznaczenie części łóżek specjalistycznych tylko dla pacjentów COVID. No i wreszcie ze względu na swój własny strach. Wielu pacjentów nie poszło do lekarza czy nie poszło do szpitala,
bo się bało, bo wiedzieliśmy, że 30% zakażeń, szczególnie na początku pandemii, to były zakażenia w jednostkach ochrony zdrowia. No, w związku z tym te trzy czynniki spowodowały, moim zdaniem, pogorszenie stanu zdrowotności społeczeństwa, ale to zobaczymy dopiero za pół roku czy za rok. Jak pan ocenia jesienną strategię walki z koronawirusem? Jesienna strategia walki z koronawirusem. Dobrze to ja oceniam od jednoimiennienie, jak powiedziałem, szpitali wysokospecjalistycznych. To jest korzystne. Stworzenie stałych łóżek na potrzeby chorób epidemicznych. Powiedzmy, w tej chwili mówimy o wirusie SARS-CoV-2 czy chorobie COVID-19, ale patrząc na historię ostatnich lat, takich epidemicznych czy pandemicznych wybuchów może na świecie przybywać. Czyli utworzenie takich stałych łóżek, które będą długoterminowo przygotowane i trzymane w pogotowiu, jest też właściwe. Natomiast decyzja o tworzeniu mniejszych oddziałów czy miejsc, w których mogą przebywać osoby z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2 w obrębie małych szpitali, na przykład powiatowych, wydaje mi się dosyć nietrafne, bo po pierwsze kontakt między tymi pacjentami na etapie, na poziomie izby przyjęć czy SOR-u będzie zawsze. Poza tym, jeżeli to będą w większości odcovidowane szpitale, to myślę, że przestrzeganie procedur i ilość sprzętu ochronnego dla obsługi tych szpitali może być niewystarczająca bądź nierytmicznie dostarczana, co spowoduje, że w takich szpitalach, w takich miejscach niebezpieczeństwo ekspozycji i dla pacjentów, dla lekarzy i wszystkich innych pracowników ochrony zdrowia będzie większe. Co do roli POZ-u, bo ona też ma się istotnie wzmóc. Co do zasady, uważam, że okej, tylko trzeba pamiętać o tym, że wiele POZ-ów w Polsce to są w dalszym ciągu działalności jednoosobowe i taki lekarz nie będzie w stanie w sposób bezpieczny, przy najlepszej chęci, obsłużyć zarówno pacjentów podejrzanie dodatnich, jak i ujemnych. Oni się będą u niego spotykali w jednej poczekalni i nie sądzę, żeby to było najwłaściwsze rozwiązanie.